Ja pierdzielę, ciekawe czy się 100 tysięcy uda nabić. No, ale nie 100 tysięcy, jest! 100 tysięcy punktów, jeden drift. Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 1. Moi drodzy, zaczynajmy kolejny ekscytujący gameplay z tej gry. Ktoś mi napisał w komentarzach, żebym chociaż spróbował tego Nissana Skyline'a R30. O, właśnie, o to mi chodziło. Jak to wypada w porównaniu z Hondą S2000. Skyline ponoć ma lepsze przyspieszenie i to sporo i nawet lepsze prowadzenie. No zobaczmy. W razie czego wrócę do S2000 i już, no nie? Czemu nie? No dobra, nie będę zmieniał na razie w takim razie wyglądu. Chodźmy do wyścigów. Zobaczymy. Tutaj mamy okrążenia aż 4 i 3 na nokaucie. Dobra, lecimy sobie tutaj. I z czym my tu mamy do czynienia dzisiaj? Widziałem tam Acura RSX. Integra jest. No zobaczymy. Na razie start był taki sobie. Do Hondy jest 2000 już się przyzwyczaiłem. Chwileczkę, muszę sobie ściszyć trochę. Okej. Do Hondy jest 2000 już się przyzwyczaiłem i ten start jakoś, nie wiem, udawało mi się dobrze ją startować po prostu na dragach. No nie wiem jak Skyline się spisze na dragach, ale jeśli się spisze dobrze, no to sobie przy nim zostaniemy oczywiście. Prowadzenie. Jakbym ocenił, nie wiem, muszę nim trochę pojeździć, ciężko stwierdzić po kilku zakrętach. Zdaje się, że nie jest taki agresywny przy skręcaniu, jest taki bardziej stabilny, wiecie. I nie zarzuca mu dupy, to zdecydowanie, a teraz troszeczkę zarzuciło. I ogólnie tak mi się wydaje, że chyba lepiej te zakręty można... What the fuck? Można te zakręty lepiej brać. Jak mnie wyprzedziło to. Zobaczcie jak jedzie, zobaczcie. Jak te zakręty. O, tak jasne. Która? Dobra, to okrążenie to w sumie tutaj możemy się pobawić. Ale dziwnie skręca. Już się zaczyna dziwne skręcanie, kurde. Speedhackery. No zobaczcie go. Ewidentny speedhack. O kurde. No jasne. W ogóle. Czytałem kilka tam komentarzy na moim blogu pod postami i niektórzy mnie tam oskarżają o to, że jestem cheaterem w Wordzie oczywiście, bo jego na przykład Lexus LFA jedzie jedzie maksymalnie tam 200 km na godzinę albo i nawet tyle nie wyciąga, a mój Lexus LFA jedzie ponad 300, jak to jest? Chłopie, mam dla ciebie radę. Zmień sobie prędkościomierz z mil na kilometry na godzinę. Boże, naprawdę. Masakra. Nie no, troszeczkę gorzej mi się skręca tym Skyline'em. Jaki ty, przedobrzył z tymi speedhackami w ogóle. Goni mnie coś następnego, to jest chyba Integra teraz. I ktoś tam jeszcze mówił, że w Skyline'ie jest problem na dragach, bo jak się puszcza gaz, to te obroty jakoś nie spadają. Chcę to właśnie zbadać, ale wiecie co, tu chodzi też, bardzo chodzi o wygląd. Mi się S2000 w tej grze oczywiście bardziej podoba, bo jest to wóz, nie wiem jak to określić, ale po prostu jego kształt jest taki, który mi odpowiada. No Skyline jest ładny też, ale w tej grze jest zbyt kwadratowy. A poza tym też ktoś tam wspominał w komentarzu, że Skyline już jest praktycznie wszędzie i no, troszeczkę może się przejadł, tak? A S2000 no w niewielu NFS-ach się tak naprawdę pojawiła. I ja jej nie kojarzę, ale z Undergrounda 2 tam chyba była właśnie ta Mazda RX-8, która mi właśnie zawsze przypominała tego Honda S2000, albo MX-5 też mi przypominała S2000. No i... ha, nie wiem, czy uda mi się tamtego typa podgonić z przodu. Kurde. Ze skręcaniem jest troszeczkę gorzej. Nieznacznie, nie? Skyline wydaje się być bardziej przyczepny, ale to, co te samochody teraz odpieprzają, jak one jadą... Sorry. To było dziwne. Ale przyjemne, bardzo. Nie. Ja Skyline'em, moi drodzy, nie będę jeździł. A on jest jakiś taki dziwny, wolny.
Wydaje mi się, no wiadomo, że to też moja wina, że tak pojechałem, bo w jednym miejscu się zderzyłem konkretnie. No a poza tym są coraz trudniejsze te wyścigi, wiecie, jak to jest. Weźmiemy sobie z powrotem Honda S2000. O, proszę. Gorsze przyspieszenie, ale myślę, że fajniejszy samochód ogólnie. Poza tym ma bardzo fajne bodykity. No i właśnie tak zauważyłem teraz, porównując Skyline'a i Honda S2000, że rzeczywiście w S2000 jest gorsze przyspieszenie, ale tutaj jest lepszy skręt i tym samochodem po prostu na tych skrętach, zakrętach... Tracimy ogólnie mniej prędkości, tak? A to jest moim zdaniem ważniejsze niż samo przyspieszenie. No może nie w tym wypadku, no kurde, pod koniec wyścigu mnie wyprzedziła Supra. Nie wiem, czy ją podgonię, bo oni na tych ostatnich zakrętach... Strasznie kokszą. No patrzcie, jaki typ! What the fuck! Kurde, moje trzecie podejście do tego wyścigu. Ja powiem tylko tyle, oni walą tu na speedhackach i to konkretnych. No mówię wam, jedzie prosto na ścianę i nagle skręca 90 stopni i nie traci prędkości. No what the fuck! Ja nie wiem, czy teraz wygram, bo ja tego białego chyba nie dogonię. Całe nitro zużyłem wcześniej. Okej, udało się trochę. No i patrz, o, jak on tak przyspiesza tutaj, no i co to było? O, kurde. Teraz powinien się gdzieś rozwalić. Jak się nie rozwali, to przegram. O. Nie. No to nie fair. Zobaczcie, ostatnie okrążenie, oczywiście zakręt świetnie wziął. Podchodzę już do tego chyba szósty raz. Już nagrywam 23 minuty dokładnie. No zobaczcie, kurde, znowu przyspieszę jakoś śmiesznie. Zakręty, o, rozwalił się w końcu. No to teraz chyba dojadę to spokojnie. Ale patrzcie na minimapkę cały czas, bo coś mi się wydaje, że zaraz któryś mnie podgoni jakoś śmiesznie. O, zobaczcie, a już jadą, kurde, cwaniacy. Mam nadzieję, że w końcu będę mógł pojechać jakiś inny wyścig, bo naprawdę tym już żygam. Powtarzałem naprawdę chyba z 6 albo 7 razy. Dramat, normalnie biorą zakręty jak nie wiem. W ogóle ich nie rzuca, nic się nie dzieje z samochodem, jedzie, bierze te zakręty przy wewnętrznej praktycznie. Troszeczkę rzuca tą Honda S2000, ale ogólnie da się nią dobrze jechać, no nie? Masakra. Dobra, odblokowaliśmy jakieś nowe felgi. Zerknijmy na to, muszę naprawdę odreagować, bo to była masakra. Co my tu mamy? Momo Sport, OZ-ki. Nie. Ło, te mi się podobają. Z5000, niech będą. Kozacko wygląda. Co jeszcze tutaj? Oczywiście pewnie jakieś tam winyle. Coś tutaj zmieniamy w Hondzie S2000? Nie, myślę, że jest w porządku. Ten spoiler naprawdę mi się podoba. Niech sobie zostanie. Aha, jeszcze tylko zobaczymy, czy odblokowały się jakieś zderzaki. Dupa, tam nic nie ma jeszcze. Aha, te mieliśmy wcześniej. Dobra, no to niech będzie. I jedziemy dalej. Knockout. Właściwie powiem wam, że Skyline był troszeczkę szybszy. Łatwiej mi się doganiało tych przeciwników. No jak będę miał na wyścigach problemy, to jednak zmienię tego Skyline'a. Albo wezmę Acura RSX, bo ona tam fajnie skręcała, wiecie. No i startujemy. Zobaczymy, jak pójdzie teraz. To jest knockout, więc na każdym okrążeniu nie mogę być ostatni. Mamy okrążeń 3. I zobaczymy, jak... Nowe miejsce! Orgazmistycznie. Tak, tam nie byliśmy w tym miejscu jeszcze ani razu. Ale wyścig wygląda na dość sympatyczny. Tu może być problem, będzie trochę rzucać. Ale myślę, że damy radę. Tu był skrót, olałem go, pojadę tutaj. Okej. Pojadę przez dość znane miejsce w mojej serii. Ale nie będę już mówił, bo wiecie doskonale, o co chodzi. Dobra, i doganiają. Zobaczymy, no tutaj na razie jest spoko, chociaż powiem wam, że oni dopiero zaczynają dobrze jeździć, gdy jest okrążenie trzecie. O! No nie teraz, w tym wypadku to będzie gdzieś tak drugie, czyli w połowie. Wtedy zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Zaczynają na zakrętach dziwnie przyspieszać, jakoś tam skręcać. Na prostych jest ok, ale gdy przychodzi do skręcania, te samochody zachowują się dziwnie. Muszę tu uważać, troszeczkę
Honda podskakuje na tych wszystkich wybojach, jak się wjeżdża na krawężnik, czy whatever, gdziekolwiek indziej. O, proszę bardzo, co mnie tu wyprzedza? Pegot. A ja biorę go skrótem, zobaczymy. Dobra, nie mogę się tutaj tak dawać. Trzeba go od razu doganiać. O, jak skręca śmiesznie. No dobra, Peugeot może je... Co to było? Czemu mnie tak zarzuciło śmiesznie? What the fuck? Jaki power slide. O nie, jestem... O nie! To jest drugie okrążenie. Jestem ostatni. Ale w ogóle co się stało z tym samochodem? Nagle zaczęło tak dziwnie, nie wiem, szurać po tej ziemi dosłownie. Chyba będę musiał zmienić na RSX. RSX bardzo fajnie skręcała z tego co pamiętam. No, coś się dzieje. Jak wjadę na krawężnik, to jest rzeźnia. Rzuca tym jak nie wiem co. Szkoda, bo ten samochód fajny był do driftowania i do dragów. RSX mi się podobała. Podobnie było z Eclipse'em, też był kiepski. Ale zobaczymy, jak powrócę do RSX, tamten wóz mi się podobał, z wyglądu dosyć. Dobra, mam nadzieję, że jakoś się uda. Wow! Dobra, na pewno się uda. Oj, przepraszam. Gonimy teraz Toyotę, zobaczymy jak pójdzie. Nie będzie tak łatwo, nie mam nitra, nie mam nic, a Toyota naprawdę na zakrętach jedzie aż za dobrze. No ale... Dobra. No macie rację, gdyby te samochody były o takie o, nie skręcały jakoś sztucznie i tak dalej, to pewnie w Undergroundzie nudno by było. Zgadzam się z tym, ja Lucek. No ale z drugiej strony to wkurza, jeśli męczysz wyścig po, nie wiem, 20 minut i nie możesz go przejść, tak? Ale okej, da się go przejść, bo przecież wiele osób Undergrounda przeszło, tak? Więc jest ta opcja do przejścia. Na pewno, gdy sobie przejdziemy już taki wyścig trudniejszy, to satysfakcja z tego większa będzie. No dobra, muszę się teraz skupić. Nie mogę dać się wyprzedzić. O nie. Rzuca. Okej, wyprostowałem. Jest. Jeszcze trudny. Dobra, nie ma tramwaju. I chyba uda się ukończyć ten wyścig. Zobaczymy, co będzie następne. Jeśli drift albo drag, zostanę przy S2000. Ale jeśli będzie... Będą jakieś okrążenia albo sprint i idę do RSX, bo to jest makabra. No i zobaczmy jak to tu, o proszę, drift, no dobra, bierzemy w S2000. Odblokowały mi się w ogóle progi. Będę musiał to obczaić za chwilę. Ale najpierw driftik, tak jest. Próbujemy. Musimy mieć dużą prędkość. Ojej. Pięknie, no ten samochód tak sunie perfekcyjnie na tych driftach. Ja zresztą chyba będę tak robił, że będę zmieniał samochód na konkretny wyścig, wiecie. Skyline w sumie fajnie mi się jeździł, on był dosyć przyczepny. I całkiem spoko, no nie? A niestety przyczepności trochę brakuje na skręcaniu w S2000. Uderzyłem w ogóle ściany, widzieliście? I nie zabrało mi punktów. Pięknie tym samochodem się jedzie na driftach, to jest coś wspaniałego. Dobra, udało się jakoś. Teraz się próbuję rozpędzić i... No tak sobie, może powinienem szerzej, ale tutaj się tego w Undergroundzie tak dokładnie zrobić nie da, wiecie, żeby zrobić taki ładny driftik. A czy może i się da? Ale to trzeba trochę inaczej podejść może. Spróbujemy następnym razem, mamy jeszcze dwa okrążenia. Także nie ma stresu. Jeszcze sobie tam trzy razy pojedziemy na ten taki... Na tą podkowę wielką, można to tak nazwać. Teraz przeciągnąłem na drifcie, brzydko to wyglądało, no ale... Jak zwykle na driftach, to chyba nie ma osoby, która by sobie na driftach nie nabijała dużo punktów, prawda? Po prostu zawsze wlatuje tyle tych punkciorów, że szok. Dobra. Odwracamy pięknie na... Czemu mi się tak skończył drift? Nie fajnie. No dobra, i próbujemy tutaj. Kiepsko. Próbowałem szeroko, też nie pykło, to spróbujemy jeszcze inaczej później. Spróbuję szeroko, ale spróbuję też odwrócić dupę. Nie mogę za bardzo, żeby nie przesterować. Wow. A za to tutaj poszło całkiem fajnie. Wow.
Wow! 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 Ho, ho. Nieźle! O kurde, jeszcze nie miałem tyle punktów w ogóle w Undergroundzie. Ja pierdzielę, ciekawe czy się 100 tysięcy uda nabić. O, będzie 100 tysięcy, yeah! 100 tysięcy punktów, jeden drift. Pięknie, czy będzie 200 tysięcy? Oj, tutaj już się bałem, żeby nie stracić tych punktów. Ale ładnie poszło. Dobra, próbujemy tu. Słabo, słabo. Tu potrzebujemy chyba większej prędkości, albo nie wiem co. Większej mocy? Większej chyba mocy, no bo prędkość była ok i po prostu wywalało na zewnętrzną. Ok. Dobra, 27. Znowu nabijemy tu dużo punktów chyba. Ale ja nie wiem, wiecie co, na początku jak grałem, to te punkty jakoś od razu się kasowały, ale tu też może za sprawą tego, że jednak te samochody były wolniejsze i tak szybko się nie odwracały. No tutaj trochę przydusiłem. Dobra, ale już w zasadzie nie muszę się starać chyba. Bo już tak tyle punktów nabiłem, że zaraz będzie 300 tysięcy, a oni do tego w tym roku nie dojdą. Więc spróbuję się skupić na tym zakręcie. Jezus! Czemu mi się nie skasowały te punkty? No kurde! Chciałem tak jeszcze pojechać do końca. No dobra, jakoś poszło. Ale Hondy z 2000 już nie biorę na wyścig. Tak, tak, Wind to są lotki. Body vinyl, body vinyl, unique vinyl, unique. O, aha, to nie. Vinyl, vinyl, o, kurde, jakiś kart, coś tam. Kurde, co to ja tyle dostałem tego wszystkiego? Masakra. Zobaczmy. Okej, super. No dobra, odblokowaliśmy sobie progi. Progi. Najmniej chyba wpływają na wygląd. Weźmy sobie to. Ale czy poprawi się właściwie prowadzenie? Zobaczmy, czy to tu jakiś wpływ ma w ogóle. Nie, w statystykach się nic nie zmienia niby. Jest prawdopodobnie to tylko wygląd. Więc tutaj to zostawiamy. No i masa winylów. Zobaczmy, czy pojawił się jakiś unikalny, ładny. To było. To nie wiem, czy było, ale brzydkie. To też chyba było. Tego nie było. To było. Kurde, lipne coś to jest. Nie wiem, zostanę chyba przy tym Tigerze i zmienię kolor samochodu na czarny. Co wy na to? I weźmy sobie... Dziwnie, ta naklejka też się jakoś śmiesznie zmienia pod wpływem tych kolorów. Okej, niech sobie będzie. Właściwie to i tak zmieniamy Hondę chyba na inny samochód, bo nie widzę tego, naprawdę w tym samochodzie tego nie widzę. Zmieniamy z powrotem na RSX. Gdzie była? Tu chyba gdzieś była. A Integra jakby się prowadziła? Nie wiem. Dobra. Akura, gdzie ty jesteś? Jesteś tu. Akura RSX. No próbuję, zobaczymy. Tu nawet przyspieszenie mamy lepsze. Ciekawe. No dobra. Lecimy, zobaczymy jak pójdzie. Nie wiem właściwie, po co mi pieniądze w tej grze. No bo właściwie nie kupujemy samochodów ani nic. Tylko części i chyba te części tuningowe właściwie się tu kupuje. I tyle. No dobra, próbujemy. Właściwie... Powiedziałem znowu właściwie. To jest chyba ten sam wyścig. Tylko że w drugą stronę, z którym miałem problem na początku. Oho! O kurde, tym się jeździ jak na cheatach. Koleś, bez porównania. O masakra, to teraz to pójdzie, ładnie. No bez jaj, to jest chyba ten sam wyścig. Jeszcze teraz z trafikami w dodatku. Kurde, bez porównania, naprawdę. W
Hondą nie dało się tutaj jechać w ogóle. Ale jak będzie jakiś drift, to biorę Hondę, nie ma opcji. Tym się nie da na driftach. Zresztą to chyba nie ma znaczenia, jaki samochód mamy, prawda? Możemy sobie właściwie wybierać spośród tych, które są dostępne, bo części i tak są przekładane, a za zmianę auta płaci się jakąś tam małą gotówkę, a gotówki ja mam bardzo dużo, więc nie będzie z tym problemu. Akura spisuje się świetnie. No i tak, powinienem w zasadzie przetestować sobie też inne jakieś samochody, skoro już tak chcę zmieniać. Tylko nie wiem, który do czego by się nadawał. No. Okej. Na pewno drift Kingiem będzie S2000, jak dla mnie. Być może jest jeszcze jakiś inny samochód dobry do tego, ale no S2000 tak mi się spodobała, że nie ma opcji. Do dragów też Honda, a no właśnie, ktoś tam mówił, że Skyline jest też dobry, tylko trzeba sobie poradzić z tym problemem ze zmianą biegów tam jakąś. Nie wiem, na czym ten problem dokładnie polega. Chwileczkę. Ale chciałbym też spróbować właśnie Skya na dragach. Tym bardziej, że jest to samochód na pewno na 4 koła. Chociaż w przypadku Eclipse'a nawet na 4 koła nie bardzo nam pomógł, bo ten samochód po prostu na każdym dragu dostawał w dupę i tyle. No ale tutaj jest problem, bo jak hamuję w RSX, jak hamuję w RSX, to czasami tą dupę do przodu za bardzo zabiera, wiecie, przy skręcaniu jeszcze. I no, obróciłem się, a to było niemiłe, ale i tak, prowadzenie tu wymiata. Jak sobie z tym poradzę, to nie ma opcji, po prostu jest świetnie, jedzie się naprawdę jak na cheata. No i jest to w miarę ładny samochód, więc nie ma problemu. Dobra. Wow, kurde, ależ mi wyjechał perelnie, nie miałem jak się wbić. Taki mały przesmyk był. O kurde, będzie trudno. Mało brakowało. Dobra. No ba! What the fuck, co ten samochód robi w ogóle? Chyba wiem, dlaczego go zmieniłem na inny. Dawaj punkty. Dobra, ale do trudnych zakrętów jest bardzo dobry, tylko trzeba sobie poradzić z tą nadsterownością, powiedziałbym nawet. To jest przedostatnie zaklęcie, chciałem powiedzieć. Boże, ja nie gram nawet w RPG-i. To jest przedostatnie okrążenie. No i może uda się jeszcze jakoś dogonić. Oj, chyba się ktoś rozwalił na skrócie, więc jest ok. Jestem pierwszy w ogóle, ktoś się tam jeszcze zanim rozwalił na jego wjechał. Bardzo fajnie. No nie no. Będę musiał jeszcze przetestować jakiś inny samochód, taki, który dobrze skręca. Bo... fuck! Fuck! Bo czasami tutaj jest jakaś nadsterowność, no. I nie mogę sobie na to pozwolić, żeby samochód po prostu tak się zachowywał. O nie! Jest tu zdecydowanie za dużo trafiku. Narzekam, a tu już się zbliża koniec wyścigu, ostatnie zakręty. Trzymajmy kciuki, żeby się nic złego nie stało i żebym dojechał szczęśliwie jako pierwszy na metę. Będzie trochę problem, może być trudno. No gdzie mnie wyprzedzasz, man? Jo kilometr! Ramisko skończone. Cholera jasna. Ale widzicie, jakie ramuchy pieprzone? Jakie ramuchy? Damn. No dobra, co mamy następne? Drag i drift. Proszę bardzo, czyli zmieniamy z powrotem na S2000, ale sprawdźmy sobie jeszcze Skyline'a, jak spisze się na dragu. Ponoć ma bardzo dobre przyspieszenie, więc why not? 68 tysięcy gotówki mam, więc mogę sobie tych samochodów zmieniać ile chcę. Zobaczmy. Skyline'ie, co ty mi tu pokażesz? Mamy Eclipse'a. Mamy Mazda RX-7. Wow, się spychają. O kurde. Dziwnie się tu... co? Dziwnie się tu biegi zmienia. Ta strefa idealnej zmiany jest bardzo krótka. Kurde. Ale całkiem nieźle przyspiesza. Chwileczkę. Całkiem nieźle przyspiesza. Ja tych gości przegonię spokojnie, tylko trzeba dobrze wystartować. O! No nie mogę! Ach! No! Kur...
kurde, to nie da się w to trafić. Bez jaj. No dobra, próbuję, jadę za Eclipse'em. Nieźle. No udało się jakoś to wygrać i powiem wam, że Skyline naprawdę podgania tych przeciwników na dragu. Jest dobry, ale jeśli chodzi o idealną zmianę, jest ciężko, jest naprawdę ciężko. Dobra. No i na drifty wezmę sobie Honda S2000, co tu jeszcze będziemy mieli? Takiego z tylnym napędem, może bym właśnie jakiegoś innego samochodu spróbował. A, miałem spróbować Hondy Integry. Ona ma napęd na co właściwie? Coś mi się wydaje, że naprzód. A, miałem Mazda LX7 spróbować. Pisaliście mi o tym, że to dosyć dobry samochód w tej grze. No nic, spróbujmy. Może akurat będzie spoko. A poza tym mamy tutaj napęd na tył. I właściwie jest to samochód taki bardzo dobry do driftu. Driftuje się nim sporo. I spróbujemy go jeszcze sobie na okrążeniach. Ale to już w następnym odcinku. Dobra, jedziemy. Okej, jest inaczej niż w Hondzie S2000. Nie mówię, że gorzej. Wow! Ale coś czuję, że tym samochodem można te drifty pociągnąć dłuższe. No dobra, tu mamy ciekawy zakręt. Nie, inaczej. Muszę to przejechać jeszcze raz. Wiem, że są okrążenia i tak dalej, ale... Co? A tu nie chodzi nawet o punkty. Tu chodzi o coś innego. Chodzi o prestiż. No, Tokio Drifta chciałem odpieprzyć. No trzeba powoli. Ej, zobaczcie jak te ściany się dziwnie błyszczą tak na marginesie. No dobra. I tak jestem pierwszy. Nieźle. Dobra, próbujmy. To nie jest jazda na czas. Tu można się bawić, no nie? Ale też chodzi o to, żeby jeździć ładnie. Kurde. Łatwo tutaj przesterować. Mamy trochę więcej mocy z tego, co było widać na statystykach. Muszę się przyzwyczaić do tego auta. Ale spokojnie. To może zajmie kilka driftów. Znaczy wyścigów driftowych. Czy w ogóle driftów. Oj, to jest za ostro. Jakoś poszło, ale nie jestem zadowolony z tego ślizgu. To jest kwestia przyzwyczajenia. Honda S2000 łatwo się driftuje. Co nie znaczy, że... W LX7 się driftować nie da. Też się da. Tylko trzeba się przyzwyczaić. No, troszeczkę inaczej jest. O, i tyle. Przesterowałem oczywiście, za bardzo dupę zarzuciłem. Aj, Lucek. No dobra. Mnie interesuje najbardziej ten zakręt. Ja wygram tak czy inaczej, no. O, proszę. Jest! Udało się! Właśnie chciałem na samym końcu rozwalić ten drift. Jest inaczej. Zdaje się, że tym samochodem można te drifty robić takie dokładniejsze, wiecie? On tak... Nie... Zachowuje się inaczej po prostu, no. Honda była taka szalona. Zarzucało dupę. Można było odwrócić ją, nie wiem, z każdej sytuacji. A tutaj nie. Tutaj trzeba troszeczkę inaczej podejść, ale widzę, że jest... Jest też opcja fajna. A 100 tysięcy ciężko będzie chyba nabić. Chociaż to nie jest ten wyścig, no. Tamten był... Tamta trasa, czy w ogóle mapa była łatwiejsza chyba. Tak mi się wydaje. Winyle. Ooo. Santa ma... Aha, to jakaś specjalna Honda jest. Maski wygrałem. I tyle. Jeszcze nie mamy zderzaków, a na nich mi najbardziej zależy. Maski jakieś nowe. Pewnie nic takiego specjalnego, zobaczmy. Z włókna, głównie włókno. No, to jest nowe. No ale też włókno. No zawsze to coś nowego, no nie wiem.
Te elementy się wybiera do każdego samochodu inaczej, inne, ale ja z włókna specjalnie nie lubię, masek szczególnie. Jeśli samochód ma być z włókna, to już niech będą, nie będzie, nie wiem, cały z włókna. Albo niech będą tylko niektóre tam elementy, jak na przykład przy zderzaku dokładki, tak? I tyle, a nie, 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 żeby tam jakaś maska, żeby to było widoczne jakoś specjalnie, no nie? No dobra, moi drodzy, to tyle na dzisiaj z Need for Speed Underground 1. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.